Szczęść Boże w 23. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Każdemu zapewne zdarzyło się podjąć niejedną pochopną decyzję. Jest cała lista czynników, które sprawiają, że ochoczo lub pod przymusem rozpoczynamy pewną drogę, ale po krótkim czasie wycofujemy się i zdajemy sobie sprawę, że popełniliśmy błąd. Presja społeczna, czas, lęk przed odrzuceniem lub stratą, opinia ludzka, chwilowy zapał, inne podniosłe uczucie, obietnica łatwego sukcesu. Ten sam mechanizm kieruje często wyborami związanymi z wiarą i byciem chrześcijaninem. Słuchając dzisiejszej Ewangelii, można być bardziej lub mniej zszokowanym, zwłaszcza wobec tego fragmentu o nienawiści rodziców, żony, dzieci, braci. Wydaje się, jakby to stało w opozycji do czwartego przykazania z Dekalogu, czy też do przysięgi małżeńskiej. Nienawiść nie jest oznaką miłości, ale ją zwalcza. O co więc chodzi? Mamy do dyspozycji jeszcze dwa przykłady o królu szykującym się do wojny i budowniczym wieży. Czy da się to połączyć? Zobaczmy, że dawne walki odbywały się inaczej niż dzisiaj. Współcześnie liczy się taktyka i przewidywanie, a nie siła oręża. Przy pomocy kilku żołnierzy można rozgromić liczniejszą formację, o ile się wszystko dobrze zaplanuje. I właśnie Jezus, mówiąc o nienawiści do bliskich, chciał pokazać kontrast i zachęcić swoich słuchaczy do myślenia innymi kategoriami. Tradycyjne schematy zawodzą, bo z Bogiem wszystko jest niekonwencjonalne. I nagle zauważamy, że tu nie trzeba dokonywać wyboru między kochaniem ludzi a kochaniem Boga, bo idąc za Jezusem dokonujemy jednego wyboru. Wybieramy miłość, która sprawia, że każdego człowieka będziemy kochać bardziej niż dotychczas. Człowiek nie może mi przesłaniać Boga. Dzisiaj Pan mówi do nas w jasny sposób. Prawdziwy uczeń musi kochać całym sercem i całą duszą naszego Pana Jezusa Chrystusa ponad wszelkimi innymi relacjami, nawet najbliższymi. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści siebie samego, nie może być moim uczniem. To Jezus zajmuje pierwsze miejsce w życiu ucznia. Święty Augustyn mówi, powiedzmy ojcu i matce, kocham was w Chrystusie, nie zamiast Chrystusa. Podążanie za Chrystusem jest ważniejsze nawet niż własne życie. Kroczyć za Jezusem oznacza nosić krzyż. Bez krzyża nie jest się uczniem. Jezus nie chce poparcia tłumu. Nie potrzebuje widzów i obserwatorów. Nie przyszedł po to, by ludziom wypełniać i umilać czas lub spełniać ich słuszne oczekiwania. On chce prawdziwych uczniów gotowych wejść z Nim w zażyłą relację, gotowych do nauki. Dlatego stawia niezwykle wyśrubowane wymagania, jakby chciał odstręczyć niektórych od chodzenia za Nim. Całkiem świadomie przestrzega przed zewnętrznym, połowicznym zaangażowaniem. Każe się dobrze zastanowić, zanim ktokolwiek podejmie decyzję o pójściu za Nim. Przez wieki Kościół funkcjonował w takim nieco innym modelu, którym nazwałbym upaństwowionym. Całe społeczeństwo odgórnie czyniono uczniami, którzy nie do końca zdawali sobie sprawę, w co wchodzą. Ludzie rodzili się niejako chrześcijanami. Ze strony Boga nie ma nigdzie słowa, że wszyscy mają wierzyć, ale wszyscy wierzący mają iść za Bogiem. Jezus mówi o soli i świetle pośrodku zepsutego świata. My żyjemy w przekonaniu, że mając chrzest, automatycznie będziemy zdolni do wypełniania warunków ucznia, które są niełatwe, a należy je wypełnić. Żyjąc połowicznie, że niby zaliczamy się do uczniów Chrystusa, w pewnym momencie próbujemy sobie ułatwić życie. Zaczynamy przyjmować metody, które są charakterystyczne dla niewierzącego świata. Jeśli chcę osiągnąć życie wieczne, Pana Boga muszę postawić na pierwszym miejscu. Zawsze na pierwszym miejscu. Bo jeśli w moim życiu czasem rzeczywiście stawiam Boga na pierwszym miejscu, ale czasem co innego staje się ważniejsze, to może się zdarzyć, że życia wiecznego nie osiągnę. Ewangeliczne wezwanie zachęca do rozsądku, czyli do cnoty, która pomaga właściwie postępować. Kto chce zbudować wieżę, musi dobrze wyliczyć budżet. Król, który musi walczyć, decyduje, czy idzie na wojnę, czy prosi o pokój, biorąc pod uwagę liczbę swoich żołnierzy. Kto chce być uczniem Pana, musi oddać wszystkie swoje dobra. Właśnie oddanie to najlepsze rozwiązanie. Do zobaczenia z Panem Bogiem.